Na pewno nie chcesz przegapić kolejnego odcinka podcastu Misji Specjalnej. Pamiętaj o subskrypcji. Misja specjalna w RMF FM. Goralem Folk, czyli czarna karta historii Podhala. Ta historia zaczęła się całkiem niewinnie. W 1929 roku profesor archeologii Włodzimierz Antoniewicz porównał spinki z góralskich strojów ludowych do spinek starożytnych gotów. To podobieństwo, dowodził dalej profesor, wcale nie było przypadkowe. Kiedy w V wieku na Europę spadła inwazja Hunów Atylli, pewna grupa gotów zakopała się w bezpiecznych dolinach pod Tatrami. Tam już zostali, dając początek góralom. Te archeologiczne rewelacje Antoniewicza zauważono w Rzeszy. Tam też padły one na podatny grunt. Niemiecka nauka, a jak się okazało kilka lat później, nie tylko nauka, postanowiła je wykorzystać. Nikt nie liczył się z faktem, że argumenty profesora można było łatwo obalić. Podobieństwo rzeczonych spinek wynikało z prostoty funkcjonalnej formy. O gotach górale niewiele albo nawet nic nie wiedzieli. I nic też archeologia nie mówi o odkryciach gockich osiedli pod Tatrami. Ale na dowodach archeologicznych się nie skończyło. Niemcy doszukali się germańskich rytmów w muzyce i tańcu góralskim. A językoznawcy odkryli znane z Rzeszy formy w nazwach góralskich wsi, na przykład Frydman, Grywałt czy Waksmund. No i był jeszcze tak zwany krzyżyk niespodziany, czyli swarzyca lub krzyż Tora, inaczej nazywany swastyką. Dla górali był to symbol pomyślności. Te wszystkie rewelacje miały służyć jednej tezie. Górale mają więcej wspólnego z Niemcami niż z Polakami. Adolf Hitler i architekt propagandy III Rzeszy, Józef Goebbels, postanowili zbić na tym kapitał. Przygotowali więc operację, która miała dać owoce po latach. Z pozoru wszystko wyglądało niewinnie. Nawet nie najgorszy przecież polski wywiad nic nie podejrzewał. Dlatego też nikt nie zwrócił szczególnej uwagi na niejakiego Witalisa Widera, który w 1934 roku pojawił się nagle w Zakopanem. Wider pochodził z Wielkopolski. W czasie I wojny światowej walczył w armii niemieckiej, ale w 1918 roku obudził się w nim duch polskości. Wstąpił do armii polskiej i w niej dosłużył się stopnia kapitana. Kiedy opuścił wojsko, przeniósł się do Zakopanego. Pod Tatrami Wider szybko się odnalazł. Kierował pensjonatem Maraton i Albion. To i stojące za tym pieniądze pomogły Widerowi wyrobić sobie pozycję w miejscowym towarzystwie. Obracał się głównie wśród bogatych, wpływowych górali i oczywiście trafił na starą zakopiańską rodzinę Krzeptowskich, w której pierwsze skrzypce grał ambitny Wacław Krzeptowski. Ale oprócz ambicji Wacław miał jeszcze jedną przypadłość, którą sprytny Wider zamierzał wykorzystać. Podobno dług Krzeptowskiego wynosił 70 tysięcy złotych, co jak na rok 1939 było sumą olbrzymią. Ponieważ nie potrafił tych pieniędzy zwrócić, wierzyciele zaczęli się denerwować, co doprowadziło do decyzji o licytacji jego majątku. Termin wyznaczono na 3 września 1939 roku. Ale tego dnia w Zakopanem były już dywizje Wehrmachtu. To Niemcy anulowali licytację i tym samym uratowali majątek Krzeptowskiego. Czy w zamian zażądali od Krzeptowskiego współpracy? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem według pewnych wskazówek Krzeptowski wpadł w orbitę Niemców jeszcze przed wojną. Kiedy dokładnie? I przy tym pytaniu musimy postawić znak zapytania. Wiadomo przecież, że Krzeptowski miał dobre relacje z szefem PSL-u Witosem. Wiadomo również, że osobiście witał prezydenta Mościckiego w Zakopanem. Wiadomo wreszcie, że to jego staraniem górale zebrali pieniądze i kupili w wojsku nowy karabin maszynowy. Zatem dlaczego na niego Niemcy zwrócili uwagę? Na to pytanie odpowiedział zakopiański publicysta Maciej Krupa w filmie Duma i zdrada. Niemcy byli świadomi absolutnie, że muszą mieć kogoś, kto będzie stąd. Nie przywieziony z zewnątrz, wstawiony, bo taki ktoś nie zostanie kupiony. To musiał być ktoś stąd. A oczywiście wygodniej było, żeby był to ktoś, kto jest człowiekiem dosyć bezwolnym i łatwym do ukształtowania, łatwym do pokierowania z zewnątrz. Taką osobą idealną dla nich, jak się okazało i wydarzenia historyczne to potwierdziły, był właśnie Wacław Krzeptowski. Wiadomo, że współpraca okupantów z góralami zaczęła się automatycznie, o co zadbali znany nam już Wider i dr Henryk Szatkowski. Nie wiem, kiedy dokładnie, ale zapewne jeszcze przed wojną zdecydowałem się na współpracę z Niemcami i zacząłem współdziałać w Zakopanem z Witalisem Wiederem, kapitanem rezerwy Wojska Polskiego i agentem Abwery. Mówił w wywiadzie dla Polityki Wojciech Szatkowski. Wojciech Szatkowski jest wnukiem Henryka, a zarazem historykiem i chyba jedyną osobą, która tak dokładnie poznała historię Goralen Folk. Szatkowski senior był z wykształcenia prawnikiem po studiach w Krakowie, Breslau i Berlinie.
Kiedy przyjechał do Zakopanego, zakochał się w tym mieście i tu już pozostał. Pod Tatrami znalazł żonę i zajęcie. Został działaczem sportowym i społecznym. Popierał ideę budowy kolejki na Kasprowy Wierch, został wiceprezesem Polskiego Związku Narciarskiego. A poza tym wszedł w politykę. Związał się z prosanacyjnym BBWR-em, bezpartyjnym blokiem współpracy z rządem. O ile Krzeptowski do tęgich umysłów się nie zaliczał, przebrnął zaledwie przez 6 klas szkoły podstawowej. To prawnik Szatkowski, swobodnie rozmawiający w 7 językach, lepiej rozumiał, co niesie za sobą współpraca Niemców i górali. On też pełnił rolę tłumacza podczas rozmów Krzeptowskiego z Niemcami i był mózgiem Goralenfolku. A poza tym, co nie było bez znaczenia, był germanofilem. To Szatkowski przygotował oficjalne pismo do władz Generalnego Gubernatorstwa z prośbą o uznanie odrębności narodowej górali. Ale pierwszą akcją zorganizowaną w imię nowej przyjaźni była pielgrzymka na Jasną Górę i to darmowa, co dla górali oczywiście miało znaczenie. 7 listopada 1939 roku Wacław Krzeptowski, Karolina Krzeptowska, Stefan Krzeptowski, Maria Siuta-Szwab i Józef Cukier złożyli wizytę na Wawelu. Spotkali się z generalnym gubernatorem Hansem Frankiem, któremu w prezencie dali złotą ciupagę. 2 tygodnie później Frank przyjechał z rewizytą do Zakopanego. Przez 20 lat jęczeliśmy pod polskim zaborem, a teraz wracamy pod wielkie skrzydła państwa niemieckiego. Powiedział wówczas Krzeptowski. Jeszcze w tym samym miesiącu reaktywowano Związek Górali pod niemiecką nazwą Goralenverein. Przewodniczącym został oczywiście Wacław Krzeptowski. Już na pierwszym spotkaniu przyjęto ideę Goralenfolk i poproszono gubernatora Franka o przyznanie góralom przywilejów gospodarczych oraz pomoc w krzewieniu góralskiej kultury. Ale spotkanie organizacyjne nie wyglądało wcale jak wieczorek wzajemnej adoracji. Nie wszyscy górale popierali współpracę z Niemcami. Krzeptowski, Cukier, Wider i Szatkowski zrozumieli, że będą mieć wielu, naprawdę wielu przeciwników. Bardzo szybko siedziba Gestapo w hotelu Palace zapełniła się więźniami. Często w tych aresztowaniach mieli udział kolaboranci. Często też o denuncjacji decydowała zawiść sięgająca czasów przedwojennych. To rodziło żal i nienawiść do Krzeptowskiego i jego kamaryli. Ruch oporu na Podhalu, Konfederacja Tatrzańska, a po niej ZWZ i AK postawiły sobie za główny cel likwidację zdrajców. Bo jak mówił historyk Wojciech Szatkowski, Goralenfolk był zdradą. Honor nakazuje, aby Goralenfolk został zdławiony przez samych Podhalan. Mówili żołnierze Konfederacji Tatrzańskiej. Tymczasem wiosną 40 roku przyszło do Zakopanego pismo gubernatora. Uczynimy zadość woli górali, którzy chcą stanowić odrębny szczep, napisał Frank. Po tej decyzji w Zakopanem powstała szkoła powszechna, po niej szkoła zawodowa i klub sportowy. W szkołach uczono po niemiecku i góralsku. Skończyło się na tym, że tylko 16% dzieci z Zakopanego trafiło do tych szkół. Do otwartej mniej więcej w tym samym czasie szkoły niemieckiej nie zgłosił się nikt. Współpraca jednak trwała nadal. Organizowano zbiórkę poduszek dla rannych żołnierzy niemieckich, a kobiety góralskie reperowały zniszczone mundury i odzież żołnierzy Wehrmachtu. Czytamy w książce Szatkowskiego. 20 lutego 1942 roku powstało Goralisches Committee, czyli Komitet Góralski. Szefem tej marionetkowej organizacji został Wacław Krzeptowski. To miał być zalążek nowego rządu góralskiego państwa, Goralenlandu. Wyodrębniono delegatury w miastach na Podhalu, natomiast do Berlina wyjechał Andrzej Bachleda-Curuś. Bachleda trafił do Ministerstwa Propagandy. Dostał funkcję łącznika między ludźmi Goebbelsa, gubernatora Franka, a rezydującym Zakopanem Krzeptowskim. W zawiązanym po kampanii wrześniowej Związku Górali, a następnie powstałym w 1942 roku Komitecie Góralskim, który przewodził Goralenfolkowi, znalazło się wielu znanych i wybitnych ludzi Podhala. Może nie była to grupa bardzo liczna, jakieś 100 osób, ale jednak znacząca i wpływowa. Aby zweryfikować, jak naprawdę wygląda poparcie zwykłych górali dla Goralenfolku, Niemcy zainicjowali akcję Kenkart. Szczególnie mocno zależało na tej akcji Krzeptowskiemu, dlatego zaangażował się w nią dość poważnie. Brał udział w wiecach, przedstawiał idylliczne wizje życia na Podhalu, obiecywał przywileje i straszył. Podczas spotkania z mieszkańcami Rabki miał powiedzieć: kto nie weźmie karty 20 kilo pod pachę i wios Podhala. Akcja Kenkart miała pokazać Niemcom siłę Goralenfolku. Krzeptowski liczył na dobry wynik. W Zakopanem Kenkartę z wielką literą G dostało 23% ludzi. W Nowym Targu 17%. W Rabce 49%. A w Szczawnicy 96%. Przygotowano 150 tysięcy Kenkart. Wedle statystyk rozeszło się nie więcej niż 30 tysięcy. Odmówiła m.in. Maria Szatkowska, żona Henryka.
Po pierwsze, nie można postawić znaku równości między pobieraniem karty G a zdradą narodową. Znamy wiele przypadków, gdy do takiej decyzji dochodziło pod ewidentnym przymusem. Niemcy i Wacław Krzeptowski byli zawiedzeni. Spodziewano się lepszego wyniku, może 60-70%. Lud góralski cierpiał straszliwą biedę, był ciemiężony i mordowany. W znakomitej większości góralen Wolkowi się przeciwstawiał, dawał wielokrotnie świadectwo swojego patriotyzmu. Niemniej jednak to na Podhalu znalazło się najwięcej kolaborantów w skali całego okupowanego kraju. Akcja Goralenvolk była niczym innym jak hitlerowską wersją starej zasady Divide et Impera. Dziel i rządź. Chodziło o to, aby rozbić naród polski od środka. Nie tylko górali niemieccy naukowcy i propaganda zauważyła w okupowanej Polsce. Oprócz nich byli jeszcze Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy, pod przymusem wcielani do Wehrmachtu, ale nigdy wśród tych trzech grup nie znalazło się tylu kolaborantów, co pod Tatrami. W styczniu 1943 roku pojawił się jeszcze bardziej karkołomny pomysł. Utworzenie Legionu Góralskiego SS, czyli Goralische Waffen SS Legion. Pomysł wyszedł od doktora Szatkowskiego. Plan był ambitny. Zamierzano wystawić jednostkę liczącą około 10 tysięcy żołnierzy. Tymczasem z trudem znaleziono 300 chętnych. A podobno, jeśli wierzyć świadkom, gdy ci młodzi ludzie wsiadali do pociągu, większość z nich była pijana. Gdy wytrzeźwieli i zrozumieli, co się dzieje, skorzystali z pierwszej okazji do ucieczki podczas postoju pociągu na stacji w Makowie Podhalańskim. Kiedy reszta rekrutów trafiła do obozu szkoleniowego, nie potrafili znaleźć wspólnego języka z Ukraińcami. Doszło do bójek, które podkopały i tak marną dyscyplinę. W efekcie większość górali zdezerterowała. Innych wywieziono na roboty do Rzeszy. Do formacji frontowej trafiło zaledwie kilku. Kiedy nie udały się dwie sztandarowe akcje, czyli rozdawanie kękart i formowanie Legionu, Niemcy zrozumieli, że pomysł Goralenvolku nie ma większego sensu. Krzeptowski nie był już Niemcom potrzebny. W listopadzie 1944 roku Niemcy rozwiązali Komitet Góralski, a Wacławowi Krzeptowskiemu groziło aresztowanie. Aby się ratować, uciekł na słowacką stronę Tatr i tam przyłączył się do ruchu oporu. Walczył w radzieckim oddziale partyzanckim. Wrócił późną jesienią 1944 roku. Nie odważył się jednak pokazać w Zakopanem. Mieszkał w Szałasie na polanie na stołach. Dopiero ostra zima zmusiła go do zejścia z gór. Zamieszkał na Krzeptówkach u brata. Wiedział, że ciąży na nim wyrok śmierci wydany przez Armię Krajową. Wacuś do Szwabów się prosi. Będzie wisiał za cosi. Mówiono w Zakopanem. Partyzanci porucznika Tadeusza Studzińskiego Kurzawy wytropili Krzeptowskiego w chacie na Nędzówce. Zabrali go ze sobą, niedaleko, w miejsce, gdzie rosły trzy wysokie smreki. Krzeptowski zobaczył sznur zwisający z gałęzi. Kulę mi dajcie, panie poruczniku. Porucznik Kurzawa wręczył Krzeptowskiemu kartkę i kazał pisać. Ja, niżej podpisany Wacław Krzeptowski, urodzony 1897 roku dnia 24 czerwca w Kościeliskach, przekazuję cały swój nieruchomy i ruchomy majątek uwidoczniony w księgach hipotecznych w Zakopanem na rzecz oddziału partyzanckiego Kurniawa Grupy Hełm AK z własnej nieprzymuszonej woli jako jedyne zadośćuczynienie dla narodu polskiego za błędy i winy popełnione przeze mnie wobec polskiej ludności Podhala w okresie okupacji niemieckiej od roku 1939 do 1945. Kościelisko, 20 stycznia 1945, 22:30. Powiesili go na smreku przed godziną 23. Następnego dnia rodzina odcięła go z gałęzi. Wacława Krzeptowskiego pochowano na cmentarzu w Kościelisku. Józef Krzeptowski powiedział o nim. Wacuś to był nawet niezły chłop, tylko sakramencko głupi. Kim był Józef Krzeptowski, opowiemy w następnym odcinku Misji Specjalnej. Tymczasem na koniec trzeba jeszcze dopowiedzieć, że historia Goralenvolku skończyła się już po wojnie. W 1946 roku w Zakopanem ruszył proces. Za winnych uznano ludzi z Komitetu Góralskiego. Przede wszystkim Henryka Szatkowskiego i Witalisa Widera. Problem polegał na tym, że obaj zniknęli. Ślad po nich zaginął. Zaocznie skazano ich na karę śmierci. Józef Cukier trafił do więzienia na 15 lat. Wyrok nie był wysoki, ponieważ podczas procesu świadkowie mówili o pomocy, jakiej udzielał ludziom podczas okupacji. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.